Dziś na warsztat wjeżdża po raz kolejny PlayStation 3. Kupiłem ją na Allegro za około 90 zł w zestawie, jak widzicie na ekranie. Nie wiem dlaczego cały czas myślałem, że model tej konsoli to cech H, no ale jak już zacząłem kręcić, zdałem sobie sprawę, że to taki sam model jak ten, o którym był poprzedni film. Choć może to i dobrze, bo model z literką L różni się od modelu H tym, że układ graficzny Nvidia RSX oraz procesor Cell zostały w nim wykonane w 65-nanometrowym procesie technologicznym. W modelu cech H RSX to wciąż technologia 90 nanometrów, co oczywiście przekładało się na większe zużycie energii i oczywiście większe temperatury. Sprzedający wystawił konsolę jako uszkodzoną, ponieważ konsola zaraz po włączeniu pracuje jak suszarka. Jak sami możecie się o tym przekonać. Oczywiście konsolę wcześniej potestowałem, działała długo i bezawaryjnie, a to dla mnie dobry znak. W poprzednim odcinku o PS3 pokazałem Wam, jak rozbieram i czyszczę ten model, a następnie jak wymieniam baterię BIOS. Tym razem bierzemy się za delete procesora Cell i układu graficznego RSX. Moje obawy porusza jedynie plomba z serwisu, który grzebał w tej konsoli w 2017 roku i oczywiście wszechogarniający brud. Jestem jednak dobrej myśli i mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, o co tu chodzi. No to co, jedziemy. O tym właśnie syfie mówię, a to dopiero początek. Zobaczcie, na szczęście tylko wymiana HDMI. Choć jeśli okaże się, że jest to zrobione na odpierdziel, zamawiamy pizzę na adres serwisu. Nie no, oczywiście żartowałem, lecz zwróćcie uwagę w tym miejscu na jeden szczegół. Czy widzieliście kiedyś taki zasilacz? Tam chyba nawet coś się rusza. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can... graliście w The Last of Us? To chyba jest ten grzyb, bo jeśli nie, to znaczy, że ta konsola musiała pracować w naprawdę ciężkich warunkach. I jeszcze jedno. Oj panie serwisancie, o jednej rzeczy pan zapomniał. Ciekawe czy ktoś zauważy. Muszę z tym iść na zewnątrz i dokładnie przedmuchać. Masakra. Spójrzcie tylko na matę. Zaczynamy oczywiście od procesora Cell. Bierzemy sobie żyletkę dociętą na kształt nożyka, do tego drewniany patyczek do przesuwania żyletki, a do tego coś, po czym będziemy mogli swobodnie przesuwać nasze ostrze. Ja używam nożyka do tapet. Oczywiście podgrzewamy IHS i spokojnie, bez pośpiechu wsuwamy ostrze i przesuwamy się do przodu. I polecam Wam jeszcze zakleić sobie opuszki palców plastrem, bo jak wiadomo z żyletką nie ma żartów.
Tym razem bierzemy się za RSX-a. Ciepło, ciepło i jeszcze raz ciepło. Nie żałujmy tego, a będzie nam łatwiej. W tym przypadku musimy już nie podcinać, a podważyć IHS-a. Ja używam otwieraka i coś twardego na podparcie, żeby przypadkiem nie ukruszyć układu. Bateria BIOS, standardowo, trup, dlatego od razu wymieniamy na nową. Wszystkie części przedmuchałem, odkurzyłem i wymyłem, a teraz składam wszystko w odwrotnej kolejności. Zaraz zobaczymy, czy nasz zabieg przyniósł oczekiwany rezultat. Odpalamy konsolę i nasłuchujemy. Bingo. Pograłem dłuższą chwilę na konsoli i powiem wam, że operacja udała się w 100%. Wszystko jest doskonale, a konsoli prawie że nie słychać. Jestem mega zadowolony. Podczas grania w Gran Turismo zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Mianowicie, że modele samochodów na liście bardzo długo się wczytują. Spróbuję jeszcze tak z ciekawości przeczyścić soczewkę lasera alkoholem i sprawdzić, czy da to jakiś efekt. I oto efekt końcowy. Ja jestem zadowolony, bo już czas ładowania gry był lepszy. Szybciej wczytywało płytę i jak sami za moment zobaczycie, samochody na liście ładują się szybciej. Jak na taki szybki i łatwy zabieg uważam, że warto. Jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, zostawcie suba i łapkę w górę. Pozdrawiam, a teraz trzymajcie się. A tak na marginesie. Czy wy też najczęściej wybieraliście zondę? Dajcie znać. Cześć.